To jest Bieszczadzka Droga Gminna. Tak, poważnie. Hello, dzisiaj opowiem Wam nieco o życiu w Bieszczadach, które wcale nie jest takie kolorowe, jak co niektórym się wydaje. I już na pewno nie jest takie, jak pokazują to głupie programy z pewnej stacji telewizyjnej ze słoneczkiem w logo. Nie chcę przytaczać nazwy tego programu, szczególnie jednego. No po prostu. Co? Te programy, ten program, szczególnie jeden, to pokazuje zwykłych pijaczków. Jakichś ludzi oderwanych od rzeczywistości, opowiadających takie bajki, że Magdzie Gessler wyprostowałyby się jej kręcone włosy od słuchania tego. Kiedyś w ogóle na Facebooku przeczytałem taki komentarz, że w Bieszczadach, żeby zostać gwiazdą, to wystarczy spełnić trzy warunki. Obowiązkowy kapelusz, być pijanym od rana do wieczora i turystom opowiadać historię nie z tej ziemi. Sukces gwarantowany i codzienna, darmowa dawka nektaru bogów. Niestety niektórym ludziom Bieszczady zaczynają się kojarzyć z takimi właśnie ekscesami. Inna sprawa to jest to, że to słynne rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. No nie, to nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca. I to już nie jeden się o tym przekonał. No co? A tu też może przytoczę taką sytuację, którą niejednokrotnie już widziałem, że przyjechał w Bieszczady taki stereotypowy pan z Warszawy. Stereotypowy dlatego, żeby nikogo nie obrazić. Siedzi sobie przy piwku, je obiadek i... Ale wy tu macie życie, ja pierdziu. Po prostu to jest takie XD, że głowa boli. Ten człowiek po prostu nie widzi tego, co się dzieje na przykład w kuchni w tym momencie. Że zwykli mieszkający tutaj śmiertelnicy w kuchni toczą po prostu bój, bo w ciągu pół godziny weszło im 30 zamówień. I no, generalnie praca w gastro to... Żeby to robić, to trzeba to albo naprawdę kochać, albo być szalonym. Ja jestem gdzieś pomiędzy. No i co? Tutaj też trzeba normalnie tyrać, żeby jakoś żyć. Inna sprawa to jest fakt, że tej pracy nie ma tutaj wiele. No bo tu przede wszystkim no, gastronomia, hotelarstwo, straż graniczna, do której dostać się, no to wiadomo, że trudno. No i wycinka w lesie. Także... No w zasadzie nie ma tu niczego więcej. No. Co tu można robić innego? No, jeden sklep na kilka miejscowości, no to jedna ekspedientka, no i tyle. Góra dwie. Także tutaj
pod względem pracy nie jest kolorowo. No, prowadzenie biznesu też nie jest łatwe. No bo to też no, gastronomia albo jakieś domki czy jakiś mały hotelik. Bo wielkiego molocha tutaj też nie postawisz, bo nie ma na tyle turystów. Szczególnie w zimie. I to jest też tak, że coś usłyszałem z tych krzaczków, nieważne. To jest też tak, że też ktoś przyjedzie, powiedzmy w lipcu i zobaczy, ja pierdzielę, ile tu jest ludzi w tej knajpie. To tu ja biorę kredyt i otwieram swoją. Po czym tak robi, a po 2 latach zwija interes i ucieka skąd przyjechał. Bo tego ruchu, takiego naprawdę, z którego można zarobić jakieś konkretne pieniądze, to też jest no lipiec, sierpień, jakaś majówka, Boże Ciało, październikowe weekendy, jeżeli jest złota jesień. A tak, to w maju są takie dni, czy we wrześniu, że przez cały dzień wchodzą ci 2 zamówienia. A knajpę trzeba opłacić. Wszelkie prądy, nieprądy, gazy, pracownicy. Także no. Cięcie, bo zaschło mi w gardle. No więc co? Wracając do przysłowiowego, stereotypowego pana z Warszawy. No, ludziom Bieszczady kojarzą się dobrze, bo przyjeżdżają tutaj na urlop na tydzień, dwa i podczas tego urlopu po prostu odpoczywają. No i super. Fajnie, że tak jest. I ci ludzie później wracają. I my, czy ogólnie ludzie mieszkający w Bieszczadach, czy pracujący, a którzy przyjechali skądś, no, mamy z tego pieniążki po prostu na nasze życie. I super. Ale życie tutaj jakoś nie różni się znacząco od życia w Legionowie. A ten znów stereotypowy pan z Warszawy gwarantuję, że zmieniłby zdanie co do tego, jak to tu się super żyje, gdyby przyjechał tutaj do pracy w kuchni w lipcu czy sierpniu, przerobiłby 10 godzin i wyszedłby na ugiętych nogach. Następnego dnia myślę, że byłby z powrotem u siebie w biurze, czy w innym gabinecie. Gwarantuję. Tak. Co tu jeszcze z minusów? Znaczy z minusów, no, z takiego normalnego życia, nie? Chociaż to już, do czego dążę, to jest rzeczywiście minus, że Bieszczady są krainą absurdów też. Nie wiem, tam w Cisnej, jadąc od Chabkowców do Cisnej, no to słynne zwężenie drogi, to już kupę lat, coś tam się osunęło, coś się zawaliło. Kogo to obchodzi? Postawimy szlaban, będzie jeden pas i tam jakoś se będą przejeżdżać. No albo gminne drogi tego typu, jak pokazałem we wstępie.
No niestety, no tak tu jest i chcąc mieszkać tutaj, no trzeba się z tym pogodzić, że dlaczego ktoś do mnie dzwoni? No po prostu trzeba być przygotowanym na takie niespodzianki i jak drogi gminne, może nawet powiatowe, na których nie ma asfaltu i po których możesz jeździć tylko terenówką na bardzo miękkim zawieszeniu. Na takim bardzo, bardzo miękkim zawieszeniu. Koniki. Teraz właśnie przejdziemy do plusów. No wiadomo, no, niesamowita przyroda, widoki, połoniny i... No coś niesamowitego generalnie, no. Coś, co potrafi zachwycić i jednocześnie trochę omamić, bo... się poślizgnąłem. Bo jeżeli ktoś właśnie taki omamiony tą piękną przyrodą zostanie tutaj, nie, i będzie uparcie gdzieś robił, no to no, może się to jakoś tam odbić na psychice. Jeżeli ktoś będzie się zmuszał do robienia czegoś, byleby tylko tutaj mieszkać. Także jeżeli ktoś jest kucharzem, jakimś hotelarzem, coś związanego z lasem, ma uprawnienia na jakieś maszyny, których używa się podczas wycinania lasów, no to tak, jak najbardziej może tutaj przyjechać. No, ale to jest naprawdę wąska grupa zawodów, które mogą się jakoś spełnić tu w Bieszczadach. No, ewentualnie jeszcze ta straż graniczna, no, jeżeli akurat ci się poszczęści i się tam dostaniesz, no to masz państwową fuchę fajną. Czego chcieć więcej? Ale generalnie niech to inaczej. Jeżeli myślisz o rzuceniu wszystkiego i wyjechaniu z Bieszczady, będąc jakimś tam pracownikiem biurowym, jakimś urzędnikiem, generalnie masz stabilną pracę gdzieś i przyjdzie ci taka chora myśl do głowy, to podejdź do ściany, puknij czołem w tę ścianę. Może nie za mocno, żeby nic sobie nie zrobić, ale... No nie. Nie. Przyjedź tu na urlop. Posiedź miesiąc. I niech ci się te piękne widoki kojarzą właśnie z wypoczynkiem. A nie z katorżniczą pracą przez pół roku, żeby później drugie pół roku nie robić nic. No tak przynajmniej w przypadku gastro czy hoteli tak to wygląda, bo w zimie tu się nie dzieje nic. No, nie ma żadnego stoku, nie? No, no nie ma nic. Większość knajp zamyka się od listopada i otwiera się dopiero na majówkę albo gdzieś tam tydzień, dwa tygodnie przed majówką, jeżeli jest ładna pogoda. Także pół roku musisz przepracować. No i później drugie pół roku musisz przeżyć albo gdzieś bez pracy, albo gdzieś dorabiając. No, także tutaj wchodzi też umiejętność dobrego gospodarowania pieniędzmi.
żeby ci starczyło na te pół roku bez pracy. No i pół roku bez pracy to też nie jest nic fajnego. Ła! Idzie oszaleć. No i co? Tak to tutaj wygląda. Chyba w zeszłym roku podszedł do mnie taki chłopiec, miał między 10 a 15 lat. No i się mnie spytał, czy tu w Bieszczadach jest do roboty coś innego poza siedzeniem w knajpie. No i aż mi się przykro zrobiło, bo ten chłopak też był taki właśnie przygnębiony. On z matką czekał na chyba na rodzinę, która była w górach. On nie mógł, bo tam jakieś problemy miał z kolanem. No i biedny. Nudził się. Także. No. Ale za to jest pięknie. Podejrzewam, że jakość tego filmu nie jest najwyższa, bo jest już wieczór i niezbyt jasno, ale udało mi się wygospodarować odrobinkę czasu, żeby nagrać ten film. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem.